się Zygmunt. Jego głos obwieszcza zawsze radość albo ból. Widzę w mieście Krakowowi i Polsce ból wielki, żałobę. Żałobę po stracie pierwszego człowieka w państwie, prezydenta, jego żony i wybitych przedstawicieli władz i społeczeństwa polskiego. Co nam pozostaje? Wielki ból i żałoba. I wielka tajemnica. Do tragedii dołącza się nowa tragedia. Katyń. Trudno zrozumieć. Pojechali, aby uczcić i przypomnieć tragedię, która tam się dokonała. I oni zapisali dzisiaj nową kartę tej bolesnej historii Polski. Ja to w sposób szczególny przeżywam, ponieważ 5 lat temu przeżywałem od odejścia Ojca Świętego jego śmierć. Także było to w sobotę przed Niedzielą Miłosierdzia. I dziś powtarza się w inny sposób, ale podobnie dotyka naród polski wielka tragedia i wielka żałoba. Kościół krakowski pragnie łączyć się w żałobę całego narodu. Łączyć się w wielu sposobów, poprzez modlitwę. Zaprosiliśmy dzisiaj do katedry na pół do 6 wieczór, aby się modlić za tych, którzy nas opuścili, którzy ponieśli śmierć w Katyniu, w Smoleńsku, w Katyniu. Pragniemy się modlić za naród polski, dotknięty tą tragedią. I równocześnie modlić się, aby ten wypadek przyczynił się do tego, aby Polska jeszcze bardziej zjednoczyła się wokół wielkich wartości i pamiętała o swojej wspaniałej, czasem tragicznej przeszłości. Modlę się przede wszystkim dzisiaj, bo wszyscy jesteśmy wstrząśnięci, tak jak 5 lat. Świat się zatrzymał przy Janie Pawle II umierającym. Tak samo Polska dzisiaj wstrzymała oddech, dowiadując się o tej wielkiej tragedii, bólu. Także pamiętam o rodzinach, które zostały osierocone, o grupach społecznych, o władzy naszej, która została zdziesiątkowana. Pozostaje zaduma, bo trudno znaleźć wytłumaczenie tego wszystkiego. To chciałem podzielić się z tymi, którzy dzielą z nami wszystkimi, z całym narodem, ból wielki. Księże kardynale, jak możemy teraz myśleć o Katyniu? To jest jakiś podwójny symbol teraz. Nie można łączyć tragedii tamtej, dzisiejszą tragedią. Chociaż sam fakt dnia i miejsce połączył te dwie tragedie, które przedtem dotknęły naród polski i dzisiaj w inny sposób także. Ksiądz Stefan zaprasza wszystkich mieszkańców Krakowa dzisiaj wieczorem do katedry. Żebyśmy razem byli? Owszem, ogłoszona już teraz została ta msza święta. Do niej włączają się także władze miasta, zwrócił do mnie prezydent. I myślę, że społeczeństwo Krakowa dołączy się, odpowie, bo to chyba jest najlepszy sposób zadumy, modlitwy i bycia z tymi, którzy odeszli i z ich rodzinami.